Szymon, nie jest żadną tajemnicą, trochę zdradzę od kuchni, że przed testem 777GA napisałeś, proszę Bartek, zaznaczaj, jesteśmy jedynym autoryzowanym dealerem w kraju. Dlaczego chciałeś to podkreślać i co to właściwie oznacza dla klienta, który chce taki model francuskiej, francuskiego producenta mhm. kupić? Co ostatnio obserwujemy? Jest no, duży boom na karawanik w Polsce. Obserwujemy, że też dużo firm po prostu wchodzi w karawanik i nie do końca po prostu jest sprawiedliwa sprzedażowo w stosunku do klientów. Czyli sprzedaje samochody, nie mając autoryzacji. Co to za sobą niesie? Kupno kampera to jest jedno, ale jego obsługa, hmm. mamy tutaj dużo urządzeń, medium elektrycznych, gazowych, jest co naprawiać. Dużo rzeczy może się zepsuć. Więc kwestie napraw gwarancyjnych uważam, że w przypadku sprzedaży kamperów są bardziej istotne jak w samochodach osobowych. Stąd związanie się z odpowiednim partnerem, dealerem, daje nam ochronę po prostu prawną przez dwa lata, każdą najmniejszą usterką, jedziemy do niego. Jeżeli nie działa lampka, dochodzi do jakiegoś rozszczelnienia, jedziemy do dealera, dealer nam zapewnia tą obsługę. No, ale co taki serwis nam nieautoryzowany, nie, nie zapewni tej obsługi? Nie zapewni tej obsługi z tego względu, że nie rozlicza się z napraw z fabryką. Czyli po prostu, jeżeli nie jest autoryzowanym dealerem, fabryka mu za to nie płaci. Więc Czyli pytanie... my musimy zapłacić Dokładnie tak. za Dokładnie tak. Więc kto wtedy płaci? Płaci klient. Więc uważam, że. Jest to troszkę nie w porządku, że dużo firm sprzedaje samochody nie mając autoryzacji, czyli nie zapewniając tak naprawdę pełnej obsługi, jaka powinna mieć miejsce, tym bardziej przy tej kwocie zakupu.